Czyli naprawdę to szkolenie jest wymagające i no, długotrwałe, trzeba przejść wiele etapów. A tutaj to tak naprawdę można w kilka po kilku godzinnym szkoleniu żołnierza ubrać, wyrzucić ze śmigłowca i on wyląduje, tak? Nie trzeba być specjalnie. Nie go będą ściągać, albo trzeba czasami znać, że na przykład kolegi są na drzewie, gdzieś tam udał się wybiec z kontroli zejść, ale trzeba czaszę całą ściągnąć, tam trzeba się wiąże z tym, że trzeba drzewo gdzieś tam ścinać.